Cześć, witam Was z trasy. Dzisiaj jadę na Podgrzybki, mam nadzieję, w okolicy miejscowości Brok na Mazowszu. Ostatnie dwa grzybobrania były borowikowe, były wspaniałe. No teraz zachciało mi się podgrzebać. Nieoznakowani BMW Niegów Warszawska. Sorry, tato. Zachciało mi się podgrzebeczków. Jest dosyć gorąco. Jest gorąco. Więc no zobaczymy. Ciekawy jestem. Do zobaczenia w lesie. Jestem w lesie podgrzebkowym. Idę po mchu. A słuchajcie, jakbym chodził po gazetach. Tak sucho jest. Nie widzę śladu po podgrzybkach. Deszcz, deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. W lasach pod Kielcami, no tam się działo ostatnio. Jeździłem. Super było. No ale bez deszczu to też nie potrwa tu. Nawet tygodnia, ale proszę bardzo, mam podgrzybka, jest szok, wow, a jednak się uchował, no, a już miałem spadacz, jeden, coś tam widzę dalej. Drugi. O, ten taki duży. Już trochę starawy, ale... Ale coś z niego wyrzeźbię jeszcze. No, proszę bardzo. I kolejny podgrzybeczek. A ty fajny. No. Bardzo ładny. Czyli w tej suchości mimo to coś się może bierze dzisiaj na jakiś sosik podgrzybaczkowy. Kolejny. No dobrze. Zobaczymy co dalej. Woli ciekawie się zaczyna robić. Mimo tego upału, który tu panuje. O, skwariak, nie wiem. Ale nie poddaję się. Szukam dalej. No i proszę bardzo. A jednak coś się dzieje. Jaki ładny, kurczę. Jaki śliczny. No to coś dzisiaj może być nawet ciekawie. Dalej. Następny podgrzybeczek, jaki ładny. Oj, ładny. Z wierzchu. Śliczny. Pod spodem. Taki. To oszust, no. Nie zaskoczyć. Bywa i tak. Lecę dalej. W swoich miejscówkach i proszę, jaki piękny. No robi ten podgrzebek. Zaczęło wiać. To przyjemnie się chociaż zrobiło. I co my tu mamy? Pięknego, pięknego. Borowiczkę tego. No może kurde, podgrzybka. Wygląda jak borowiczek. Ale nie, to jest podgrzyba chyba. Ciężko to odróżnić, ale kurde, twardy, fajny. Wspaniały. O tak.
ukrył. O, jaki ładny. Kurde, jak się ta kamera. O, taki mocny już kolejny. Ładny. A jeszcze się trafił. Jako znaczek. Czemu nie? Na sosik też będzie super. No to podsumowanie. Szczerze myślałem na początku, że nic nie znajdę, bo byłem w lesie, gdzie nie było nawet grzybów trujących. Nic, pusto. Ale potem pojechałem jeszcze dwa moje miejsca i oto rezultat. Podgrzybki, kilka maślaków, koźlak. No i tyle, tak. Na sos wystarczy. Ja jestem zadowolony. Upał straszny. Ale jak widać, można coś znaleźć. Dziękuję za oglądanie. Poproszę o suby, łapki w górę, jak się podoba. I do następnego.